Chwilkę rozpoczynamy. Tutaj już naprawdę te prędkości będą mega, mega duże. I rozpoczęli. Uwaga! Tak, widać te różnice, że tutaj już te bolidy szybciej się poruszają, te modele zdalnie sterowane. I tutaj jest największa rywalizacja pomiędzy Bartkiem Zambrzyckim a Bartoszem Zalewskim. Tak to ma wyglądać według planu. To faworyci tego wyścigu. No i tak faktycznie jest. Jeden za drugim bardzo ładnie sobie tutaj radzą. I widzicie, jakie to jest przyspieszenie na prostej. To jest coś nieprawdopodobnego. Iwo Czarnecki wskoczył na trzecie miejsce. On startował bodajże z pozycji numer 6, więc no tutaj dobry skok. Kruś Kuba z ostatniego miejsca też wskoczył na miejsce 7. A na początku tej stawki bez zmian Bartek Zambrzycki i Bartosz Zalewski. Cały czas tak ta klasyfikacja aktualnie wygląda. Trzy i pół minuty to już za nami. No i te czasy są naprawdę wyrównane. Jeśli chodzi o okrążenie, to jest w granicach 25 sekund. Ten najlepszy to jest 25,7. Potem 25,9, więc to są naprawdę o włos tak naprawdę czasy, które różnią tutaj i decydują o zwycięstwie. Czwarte okrążenie rozpoczynamy. Zambrzycki, Bartek cały czas na prowadzeniu. No i ma już około 2 sekund przewagi nad Bartoszem Zalewskim. Nad Iwo Czarneckim to już jest kwestia nawet 6 sekund. Chyba nie do odrobienia niestety. A zdarzają się też kraksy. Wiadomo, to jest ponad 10 samochodów na torze, więc te kontakty też się zdarzają i fantastyczne te prędkości, które... No jestem pełen podziwu, że oni są w stanie utrzymać te samochody nadal na torze. Iwo ma straty do Zalewskiego, 2 sekundy 157. Laskowski 6 sekund do Iwa. Czwarta do trzeciej. Wchodzi z prostej lider w biegu. Za wszystkim Bartek popełnił właśnie 6 okrążenie. Zobaczymy, jaka odpowiedź jest. Jego oponentów. Na drugie wskoczył Czarnecki, bo 6 sekund straty do Zambrzyckiego, za nim Zalewski, 1 sekunda 667. Ostatnie 2 minuty pozostały tego wyścigu. Zambrzycki, Bartek cały czas na prowadzeniu, to już jest prawie 6 sekund przewagi nad Czarneckim. Iwo, który wskoczył właśnie na drugie miejsce, tu niespodzianka chyba trzeba powiedzieć, trzecie miejsce to Bartek Zalewski. I chyba tak to już będzie wyglądało do końca. No jakiś tam błąd pojawił się u Zalewskiego, Bartosza. No niestety coś się wydarzyło na tej trasie. Niestety oni jeżdżą tak szybko, że nawet nie byłem w stanie tego zauważyć. Ale to dopiero początek, jak mówili mi organizatorzy. Ta najszybsza klasa dopiero przed nami, więc wtedy zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Kolejny błąd. Bartosza. Zalewskiego chyba spowoduje, że będzie gorsza ta pozycja. Bartek Zambrzycki na miejscu 1. No to już jest prawie 7 sekund nad Iwo Czarneckim, a nad Bartkiem Zalewskim ponad 10 sekund. Ponad 10 sekund, chyba już nie do odrobienia. No chyba, że jakiś błąd pojawi się tutaj, jeśli chodzi o Bartka Zambrzyckiego, ale nie powinno to mieć miejsca. Doskonale zna swoją trasę, doskonale mu idzie. Wszyscy fantastycznie przygotowani. Sędziowie serwisowi mają dużo pracy. Co chwila jakieś wypadki się nam tutaj zdarzają. Pomagają oczywiście wrócić tym modelom na tor. Ale to są naprawdę zawrotne prędkości, więc o kraksy naprawdę łatwo w tym przypadku.
I ostatnie 5 sekund tego wyścigu. Bartek Zamrzycki na miejscu pierwszym, Iwo Czarnecki na drugim, Bartosz Zalewski na miejscu trzecim. Tak wygląda podium tego wyścigu. Gratulacje, gratulacje, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję serdecznie. I za parę minut kolejna rywalizacja. Seweryn skończył, czekamy na Rzepka, Laskowskiego i Marcina. Trzy modele. Dwa. Koniec biegu. Koniec biegu. Bieg wygrał Zamrzycki Bartek 12, drugi Czarnecki Iwo 11, Zalewski Bartosz 11, Rzepecki Wojciech 1.